tak naprawdę to, co mówiłem, że przez zimę, jeżeli zima będzie, odpukać pewnie nie będzie i dobrze, to znaczy odpukać, żeby nie było. W każdym razie, no, górale taki mówił, lepiej, żeby tej zimy nie było. W każdym razie będą przygotowane wizualizacje różnych terenów zielonych, które są na naszym terenie, terenie miasta i gminy. I jako pierwszy teren przygotowaliśmy taką wizualizację Nadziejewa. Łącznie jak to ma wyglądać w ogólnym rzucie. Mówimy tutaj, ja pozwolę sobie palcem nawet pokazać, bo wskaźnika się jeszcze pewnie nie dorobiliśmy, ale przyszłość pokażę. To jest pomost, który powstanie między innymi z inicjatywy pana sołtysa. To jest jedna z koncepcji oczywiście zagospodarowania i zastosowania roślin. Po przeciwnej stronie placu jest taki teren gminny, zaniedbany w przyszłości. W przyszłości myślę sobie, że tam taki jest pomysł, żeby przygotować małe miejsca parkingowe, żeby to utwardzić. Oczywiście ta wizualizacja jest, będzie dostępna u nas na stronie internetowej i myślę sobie, że na wszelkiego rodzaju komunikatorach społecznych, łącznie z doborem roślin, jakie... Tak to wygląda. Panie sołtysie, tak jak rozmawialiśmy, taka ogólna wizja, jak można by było ten teren zagospodarować. Ciekawy pomysł, co nie znaczy, że musi się nam wszystkim spodobać. To z nieco innej perspektywy. No, tam tych domów jeszcze nie ma. Myślę sobie, że w przyszłości rolnicy sprzedadzą pola i postawią tam domki. Niektórzy mówili, że tak z sołtysem rozmawiałem, że niektórzy mówili, że tam nie będzie wody. Okazuje się, że wody w stawie jest dużo. Nie wiem, tam pan sołtys dolewa czymś, czy, ale naprawdę... No, jakby tak się sprawdziło z barierkami, no to by było na pewno pięknie, ładnie i przyjemnie. Widzicie Państwo szereg trawników, które pozwolą nam, no tak powiedzmy szczerze, żeby nie było zbyt dużo pracy przy koszeniu. Ja mam pytanie, panie burmistrzu, bo tam już takie tyle drzew jest. Czy te drzewa dopiero będą, czy one tam już są? Nie, panie przewodniczący, to jest wizualizacja. Tak. Tych drzew nie ma. A. Tych drzew nie ma. To są tylko... Rzucił poza grobą. Tak mógłby parking w przyszłości wyglądać i tyle z mojej strony. Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie. Otwieram obrady 38. sesji Rady Miejskiej w Czarnym. Na podstawie podpisów na liście obecności stwierdzam, że w obradach uczestniczy 11 radnych, co stanowi forum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne wnioski i uchwały. Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie, witam Pana Burmistrza, Panią Skarbnik, Pana Mecenasa, Panie i Panów Radnych, Panie i Panów Sołtysów, witam przedstawicieli Rady Seniorów, Panią Kierownik OPS, witam media, witam raz jeszcze wszystkich serdecznie. Szanowni Państwo, porządek obrad został Państwu dostarczony. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie porządku obrad? Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Chciałbym złożyć wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 38. sesji Rady Miejskiej w Czarnym projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Czarne na 2017 rok, a podyktowane jest to między innymi zmianami, które dotyczą gospodarki odpadami w latach 2015 rok 2016. Szanowni Państwo, proponuję zwiększenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na roszczenia związane z gospodarką odpadami o kwotę 170 tysięcy. Nie jest tajemnicą, że prowadzone są, były prowadzone rozmowy z
przedsiębiorcą, który dokonywał wywozu odpadów i z pewnymi kwestiami związanymi, zawartymi w umowie, nie możemy się zgodzić, więc chcemy zabezpieczyć kwotę 170 tysięcy na tak zwane roszczenia, które związane są z gospodarką odpadami. Kto z Państwa jest za poszerzeniem porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę podnieść rękę do góry. Jednogłośnie. Jest Krajowa Rada Miejska jednogłośnie przyjęła poszerzenie porządku obrad dzisiejszego o dzisiejszy temat, o punkt przedstawiony przez Pana Burmistrza. Tak, kto z Państwa jest za przyjęciem tego poszerzonego porządku obrad? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła poszerzony porządek obrad. Kolejnym punktem dzisiejszych obrad jest powołanie sekretarza. Na sekretarza dzisiejszych obrad proponujemy powołać Pana Antoniego Makowskiego. Czy Pan Antoni wyraża zgodę? Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za tym, aby dzisiejszym sekretarzem był Pan Antoni Makowski? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjęła propozycję Pana Antoniego Makowskiego na sekretarza dzisiejszych obrad. Kolejnym punktem są odpowiedzi na interpelacje i zapytania Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Na poprzedniej sesji Rady Miejskiej zostały złożone następujące interpelacje, a między innymi dotyczyły one. Pan Piotr Balcerowicz dopytywał się na temat obwodnicy miejskiej, na którą w poprzednich latach przeznaczyliśmy duże pieniądze, aby ona powstała. Zgadzam się, że jest to walka, bo tak w dzisiejszym języku należy mówić o pozyskiwaniu środków. Wiecie Państwo doskonale, że ta obwodnica już powinna istnieć. Tak naprawdę my już powinniśmy nią jeździć, bo jeżeli dobrze pamiętam, to nawet prasa rozpisywała się, że w 2014 roku zostanie oddana do użytku. Ja mam o tyle dobrą pamięć, że przypominam sobie stwierdzenia, czy przypominam sobie sytuację, kiedy były podpisywane porozumienia w sprawie budowy obwodnicy i przypominam sobie stwierdzenia, że jeżeli nie dojdzie do drastycznych zmian politycznych, to mamy ogromną szansę, aby ta obwodnica powstała do 2014 roku. Władza się na tamte czasy nie zmieniła, obwodnicy nie mamy. Ja zgłaszałem już na początku kadencji, kiedy był przygotowywany plan związany z rozwojem przestrzennym województwa pomorskiego, że my, Czarne, domagamy się obwodnicy. Powiem Państwu, i to nie ukrywam, że obwodnica jest potrzebna. Potrzebne jest co najmniej 30, jak nie 40 milionów, ale na pierwszym priorytetem jest pozyskanie tych 20 milionów na drogę wojewódzką numer 201. Czyli jeżeli byśmy zaczęli od obwodnicy, to byśmy byli w takiej sytuacji jak gmina Chojnice, kiedy wybudowała obwodnicę, a dojazdowa droga stała się drogą powiatową i okazuje się, że od chwili wybudowania obwodnicy dojazd do Chojnic od strony Czuchowa, do centrum, droga jest niewyremontowana. Także obawiam się, że trzeba mówić o obwodnicy, natomiast dla nas najważniejsza jest teraz droga 201 i te specjalnie mierzyłem te 20 milionów, bo tak Zarząd Dróg Wojewódzkich obliczył, że na kilometr 1 milion potrzebne nam jest do uzupełnienia kapitalnego remontu od Barkowa do Grabowca i odcinek około 400 metrów od ulicy Leśnej do Kościelnej. Jeżeli chodzi o kwestie Komisji Statutowej, to tutaj zostawiam to w gestii Pana Przewodniczącego. Tak samo jeżeli chodzi o powołanie Komisji Gospodarki i Planowania, i to już nie moja
tak jakby dziedzina kolejna. Interpelacja, która złożona została, to interpelacja w sprawie między innymi wykonywanej drogi tak zwany Wierzbnik. I tutaj Państwu powiem, że to było wykonywane, czy tak naprawdę ze środków pozyskanych z zewnątrz, z tak zwanych gruntów ornych i dojazdowych do pól, i między innymi jaką technologię przyjęliśmy, a mianowicie warstwa dolna jest z mieszanki kruszyw uzyskanych w wyniku przekruszenia gruzu budowlanego o frakcji do 63 mm i o grubości warstwy minimum 20 cm. Materiał ten znajdował się na terenie byłego wysypiska śmieci w Nadziejewie i około 3000 ton wywieźliśmy na drogę Wierzbnik tak zwany. Chcieliśmy wykorzystać ten materiał, który był gromadzony na naszym byłym wysypisku. Następnie warstwa górna z kruszywa mineralnego o frakcji do 31,5 mm. Kolejna taka czynność to rozcielenie poszczególnych warstw i zagęszczenie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego. Tu Państwo musicie też wiedzieć, że w trakcie, kiedy ta droga była wykonywana, było to, technologia była zgodna z zawartym kontraktem z województwem pomorskim. Wiadomą rzeczą, że to Państwo też pamiętacie, była dość szybka nasza decyzja, praktycznie z dnia na dzień, aby pozyskać środki dodatkowe na wykonanie drogi gruntowej. Trochę nam tam warunki, niesprzyjające warunki atmosferyczne skomplikowały, bo wiecie Państwo, że to był czas, kiedy padał deszcz. No, to takie spowodowało nasiąkanie hałdy i wiadomo, że musieliśmy na pewien czas tę drogę zamknąć, żeby ciężki sprzęt ją po prostu nie zniszczył. Po zakończeniu robót, tak jak mówię, zdecydowaliśmy się na czasowe zamknięcie odcinka. Głównym powodem było, aby doszło do odsączenia nasypu. I na pewno w niedługim czasie, przy sprzyjających warunkach pogodowych, w ramach gwarancji zostanie konstrukcja nasypu wzmocniona, wzmocniona o warstwę kruszywa o frakcji do 31 mm. Też musicie Państwo wiedzieć, że w trakcie realizacji tejże inwestycji nastąpiła konieczność wykonania tymczasowej instalacji przepustu rurowego na rowie melioracyjnym w miejscu, gdzie ten przepust istniał, ale był zdegradowany. Oczywiście czasami jest tak, że pewne decyzje, jeżeli podejmie się od razu, no to wtedy środki zostaną rozliczone. Myślę sobie, że na pewno do tego przepustu powrócimy jeszcze i w sposób już właściwy i zgodny z wydanymi warunkami technicznymi przez administratora urządzenia dokonamy tejże naprawy tegoż przepustu. No tylko powiedzieć w ten sposób należałoby, że chyba w tym przypadku czas nie zadziałał na naszą korzyść. Zadziałały pieniądze, które można było pozyskać, ale jeżeli cokolwiek z drogą będzie się działo złego, to na pewno jest ona na gwarancji. Musicie też Państwo wiedzieć, że tam jest teren podmokły. Ja spodziewam się, że będą jeszcze jakieś nietypowe niespodzianki.
Na razie nic mi nie wiadomo o jakiejkolwiek karze za wykonanie przepustu. Myślę sobie, że administrator przepustu powinien być nam wręcz wdzięczny i pewnie część środków przeznaczyć powinien na lepsze zadbanie o tenże przepust. Oczywiście zwrócę się o odpowiednie środki do zarządcy. Pan Daniel Birosz wskazywał na stan techniczny drogi 201. Istotnie powiem Państwu, że od tak naprawdę pińcza wjazdu aż do Czarnego, do ulicy Kościelnej, remontowy, kapitalny remont. Ja będę o tym, tak jak mówiłem o tym fragmencie drogi od Kościelnej do mostu, uświadamiał panu marszałkowi, radnym województwa pomorskiego, aby w tym budżecie 2017 roku z przetargu, z oszczędności przekazali środki na dokumentację techniczną, a następnie element, czy etapować drogę, i na pewno przetargów, pewnie zarząd dróg wojewódzkich będzie miał oszczędności. Kilka wizyt zapewne znowu będzie u pana marszałka i u dyrektora zarządu dróg wojewódzkich. O specyfikacji pan Adam Breska pytał, także o specyfikacji drogi na Wierzbnik, to mówiłem. Pan Ireneusz Rapis w interpelacji wskazał, aby konkursy z tak zwanego pożytku publicznego były rozstrzygane do 30 września. Będziemy etapować konkursy na dwie części. Założenie jest takie, żeby przy mniejszych organizacjach, które wnioskują, czy stowarzyszeniach, które wnioskują o kwoty, nie wiem, do 15 tysięcy, żeby to była jedna na cały rok podpisana umowa, natomiast przy większych kwotach, żeby to było rozpisane na tak zwane sezony rozgrywkowe, i już mam informację, że sezon wiosenny, pierwsze mecze odbędą się w marcu 18-19, grupy młodzieżowe w kwietniu, także na pewno konkurs zostanie ogłoszony. Jeszcze pracujemy nad docenieniem stowarzyszeń, które angażują w swoich strukturach dzieci i młodzież. Odbyłem dwa takie bardzo ważne spotkania w sprawie rozwoju sportu dla dzieci i młodzieży. Jedno spotkanie bardzo ogólne ze stowarzyszeniami i rodzicami, a drugie spotkanie było typowo z rodzicami. I na pewno pewne zmiany, chociażby w strukturach organizacyjnych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w najbliższym czasie nastąpią. Pan Ireneusz Raplis także wskazywał na rozdzielenie finansowe aglomeracji Wyczechy i Czarnego. Pan prezes otrzymał taką informację, natomiast czy zostanie to zrobione, czy uda się to organizacyjnie dokonać, no to już w rękach pana prezesa. Na pewno, szanowni państwo, jeżeli mówimy tutaj o aglomeracji, mówimy o spółce wodno-ściekowej, no ja też zostałem zszokowany wiadomością, i to do mnie dotarło, że pan prezes ma służbowy samochód, i myślę sobie, że to zmieni się, bo nawet w tej gminie burmistrz nie ma służbowego samochodu, a powiem państwu, że służbowy samochód to ma tylko pan starosta, więc nie wiem, państwo w państwie, inaczej tego nazwać nie mogę. Także kolejna zmiana na pewno w spółce nastąpi, o czym państwa informuję. Pan Tadeusz Żyła, między innymi zimowe utrzymanie dróg
jeżeli jest gołoleć, jeżeli spadnie śnieg, no wiadomą rzeczą, że tutaj był zarzut, że nie było posypane. Stosujemy Państwo, Szanowni Państwo, taką zasadę, jak stosuje powiat, zresztą od wieloletnich samorządowców, od pana starosty, ja bardzo szybko się uczę, więc na pewno jeżeli będzie gołoleć i ślizgawica, to wszystko będziemy posypywali, ale jeżeli będzie ślizgawica, ale nie w takim stopniu, że może dochodzić do tragedii, to będziemy posypywali skrzyżowania i podjazdy pod górę, górki wszelkiego rodzaju. Natomiast w przypadku opadu śniegu, no to z reguły jest taki zapis, że po ustaniu opadów wtedy uruchamiane jest posypywanie i odśnieżanie. Ja powiem szczerze, że ja bym chciał, żebyśmy, nie wiem, doszli do takich europejskich standardów, nie wiem, austriackich, kiedy zanim zacznie się gołoleć, to już jeżdżą piaskarki. I to nie jest śmieszne, Szanowni Państwo, bo okazuje się, przy dobrych prognozach pogody potrafią meteorolodzy przewidzieć, że na danym rejonie o godzinie 14 będzie gołoleć, a o 13.30 wyjeżdżają już piaskarki. Może dożyje takich czasów. Jeżeli chodzi o drzwi urzędu, no cóż mogę powiedzieć, no mamy wandali, którzy dokonali zniszczenia drzwi. To przez pewien czas funkcjonowało i dobrze, że funkcjonowało i zostało na tych drzwiach. No myślę sobie, że każdy mógł stwierdzić, że no jakie mamy po części społeczeństwo, nie uogólniając, ale także w tym przypadku jest prowadzone dochodzenie. Pewnie jakiś tam dowód rzeczowy tam był, można było dokonać tak jakby wyczyszczenia tych drzwi od razu z samego rana. Można było to zrobić, ale czekałem, żeby przyszedł odpowiedni czas i to przed świętami zostało usunięte. Pan Tadeusz pytał także o drogę Wierzbnik, myślę, że wyjaśniłem. Jeżeli chodzi o tablicę gmina monitorowana i czy miasto monitorowane. Zamysł był taki, że wcześniej czy później my będziemy także monitorowali gminę, bo Państwo sami wiecie, że jest wiele sugestii, żeby między innymi przy szkole w Wyczechach był monitoring, więc my co pewien czas będziemy przesuwali te tablice, czy odkręcali i umieszczali je tam, gdzie te kamery będą. Być może, że nie jeszcze w tym roku, ale być może, że w następnym roku już doczekamy się, a być może program bezpieczeństwa dotyczący szkół zostanie wdrożony, więc nie będziemy musieli kupować dodatkowych tablic, dlatego taki przebiegły sposób został zastosowany. W przypadku koncertu, dlaczego z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego koncert odbył się w kościele, a nie odbył się w Czarneńskim Centrum Kultury. No jest kilka powodów. Jeden z powodów jest taki, że pierwsze moje ustalenia ze stowarzyszeniem, które rozdawało paczki, było takie, że 15 grudnia o 17 paczki będą rozdawane w Czarneńskim Centrum Kultury. Później na prośbę prezesa tego stowarzyszenia
i na, za zgodą pani dyrektor Czarneckiego Centrum Kultury zostało to przeniesione na 13 grudnia o godzinie 17, więc nie było możliwości pomieszczenia dwóch uroczystości. A dodatkowo jako argument tutaj podam państwu, że no była msza święta w intencji tych wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku stanu wojennego i chyba najbardziej takim racjonalnym sposobem, żeby ludzie nie przechodzili, nie przemieszczali się, a tutaj powiem, że byłoby to dość trudne, bo akurat to był czas, kiedy była niesprzyjające warunki atmosferyczne, to o tym państwo wiecie, więc też z tego powodu. A kolejny powód to nowe nagłośnienie, które zostało zainstalowane w kościele i które sprawdziło się, właściwie to my sprawdziliśmy i naprawdę słowa szacunku należą się dla księdza proboszcza za najlepsze miejsce, najlepsze nagłośnienie w gminie Czarne znajduje się właśnie w kościele, w nowym kościele i myślę sobie, że tradycją już będzie, że 13 grudnia 2017 roku też tam zorganizujemy koncert. Powiem państwu, jeżeli mówię o nagłośnieniu, to rozważana była możliwość, żeby ten koncert odbył się w hali zespołu Szkół w Czarne, no ale od chwili stworzenia hali tam to nagłośnienie jest tragiczne, więc na pewno będę prosił państwa w późniejszym terminie o wygospodarowanie środków na profesjonalne nagłośnienie hali zespołu szkół, co umożliwi nam, że większe imprezy mogą się odbywać w takich fajnych, dość ciekawych warunkach. Jeżeli chodzi o pracowników interwencyjnych, którzy wykonywali cięcia pielęgnacyjne i nadal wykonują pielęgnacyjne cięcia na terenie koło jednostki wojskowej, to musicie państwo wiedzieć, że ten teren nie należy już do jednostki wojskowej, lecz właścicielem jest gmina Czarne. I 9 kwietnia 2015 roku, kiedy zawarłem umowę notarialną, my staliśmy się właścicielem działki numer 6 przez 13 położonej przy rzece Czernicy przy 27 lutego. I to zostało przekazane dla gminy w drodze darowizny przez Skarb Państwa. Darowizna dokonana została na cel publiczny, to jest utrzymanie drogi, urządzenie boisk sportowych i terenów rekreacyjnych, które powinny być zrealizowane w terminie 5 lat od daty zawarcia umowy. Działka ta jest ogrodzona. Była oczywiście użytkowana przez jednostkę wojskową, teraz już nie jest, to jest ta działka po byłej strzelnicy, a pracownicy wycinali wiatrołomy i leżące tam drzewa, a następnie pozyskane drewno przekazywane jest do Czarneńskiego Centrum Kultury, a następnie do świetlic wiejskich. Czyli maleje koszt chociażby środków, które wydawane są na opał przez Czarneńskie Centrum Kultury. Tak samo jak dzisiaj czy przed świętami wycinaliśmy za zgodą oczywiście konserwatora zabytków drzewa w parku. One są także dostarczane do Czarneńskiego Centrum Kultury i do naszych świetlic wiejskich. Jeżeli jeszcze mógłbym cokolwiek powiedzieć o tym terenie, to musicie też państwo wiedzieć, że tam została w zeszłym roku wstawiona brama i między innymi z tego powodu, żeby chronić ten teren przed osobami postronnymi,
Od bramy klucz ma prezes spółki wodno-ściekowej, bo okazuje się, że stała się droga, która tam została wykonana, stała się naturalnym skrótem do oczyszczalni ścieków, która jest w naszej gestii. Pan prezes się z tego bardzo cieszy, więc ma bliżej do oczyszczalni ścieków. Nie musi jeździć za jednostką wojskową w kierunku cmentarza wojennego. Myślę sobie, że z interpelacji wszystkie omówiłem. Panie burmistrzu, bo kolejny punkt trzeci jest i tutaj widzę, że pan chce przedstawiać projekty uchwał. Także jeżeli pan pozwoli, to może od razu. Dobrze, tylko zmienię notatki trzeciego. A mianowicie pierwsza uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Czarne pod nazwą Gminny Żłobek w Czarnem. Z dniem 1 lutego, bo tak zamierzamy, zostaje stworzona jednostka organizacyjna gminy Czarne pod nazwą Gminny Żłobek w Czarnem z siedzibą ulica Świerczewskiego 1, zwany dalej żłobkiem. Ustalany, czy żłobek zostaje wyposażony w następujące mienie, czyli nieruchomość gruntową oznaczoną działką numer 3/37 zabudowanym budynkiem, położoną w miejscowości Czarne, stanowiącą własność gminy Czarne i rzeczy ruchome. W drugim punkcie stanowiące własność gminy Czarne zostaną przekazane do dyspozycji żłobka na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. I musicie Państwo wiedzieć, że robimy to oczywiście tak jak w uzasadnieniu jest, w celu zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3. Gmina pozyskała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W tym przypadku jest to program Maluch. Uruchamiamy 1 lutego. Jest konieczność w związku z tym wprowadzenia jako uchwały, która jednoznacznie określi jednostkę, nową jednostkę organizacyjną gminy Czarne pod nazwą Gminny Żłobek w Czarnem i nadanie jej statutu. Szanowni Państwo, no, rozpoczęliśmy praktycznie procedurę już uruchamiania żłobka, dlatego ta uchwała jest niezbędna w planach, żebyście Państwo wiedzieli. Chcę powierzyć obowiązki obecnie pani dyrektor, która jest w przedszkolu gminnym. Nie będzie żadnego ogłaszania naboru czy konkursu na nowego dyrektora. Myślę sobie, że jedna grupa 25 osób czy dzieci to tak jakby jedna większa grupa w przedszkolu. Wiecie Państwo, że jeszcze rok temu doszły nam sześciolatki i tam były dwie grupy, więc sześciolatki przejdą do szkoły, zmaleje ilość grup zapewne w przedszkolu, przybędzie natomiast w żłobku. Dlatego jedynie będziemy ogłaszali konkurs, nabory na pracowników dodatkowych, czyli na pewno nad opiekę, nad także w pracy w kuchni, ale o tym szczegółowo Państwo będziecie informowali. No i myślę sobie, że jeszcze przed końcem roku już ogłosimy nabór do żłobka, mimo że już spływają podania i osoby zainteresowane są, no to wiadomą rzeczą jest, że to zostanie oficjalnie ogłoszone na naszych stronach internetowych i być może, że w prasie też pokusimy się o takie ogłoszenie. Jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania szczegółowe, to jest pan mecenas, który pracował nad tym, że nad uchwałą, więc tutaj można będzie pytać. Kolejna uchwała, projekt uchwały to jest w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Czarną umowy o partnerstwie z gminą Rzeczenica pod nazwą Pomorskie Szlaki Kajakowe Biała i Czernica
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś 8, działanie 8.4, wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. I to, Szanowni Państwo, uchwała, która tak jakby już porządkuje nasze działania związane z inwestycją, która w najbliższym czasie ma być rozpoczęta, a głównie to dotyczy wyrażenia zgody na partnerstwo z gminą Rzeczenica. W tym przypadku jest wiodącym, tak jakby wykonawcą tegoż projektu, bo Państwo pamiętacie, że dość mocno współpracujemy z gminą Rzeczenica i nie tylko, żeby przy niektórych projektach występować wspólnie, razem także z Przeklewem, Rzeczenicą, czy nawet także z Zdebrzem. Kolejna uchwała dotyczy projektu uchwały w sprawie zmiany strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Czarne na lata 2016-2020 rok. I tutaj między innymi dotyczy to spraw typowo społecznych i ja mógłbym przedstawić dokładnie, ale myślę sobie, że tutaj pani kierownik jest z nami, to pewnie będzie mogła szczegółowo wyjaśnić. Także panią kierownik poproszę. W strategii rozwiązywania problemów społecznych nie rozwinięto pewnego działania związanego z umniejszaniem bezrobocia i w celach szczegółowych w punkcie drugim zadania własnej gminy o charakterze obowiązkowym przyjęto cele szczegółowe współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz w dalszej części celów szczegółowych strategii przyjęto cel zmniejszanie bezrobocia, którym ujęto współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie, pozyskiwanie środków na tworzenie nowych miejsc pracy ze starostwa powiatowego, proponowanie tworzenia dogodniejszych warunków dla ewentualnych inwestorów na terenie gminy tworzących nowe miejsca pracy, organizowanie kursów i szkoleń dla bezrobotnych mieszkańców gminy. Współpraca z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego w strategii w strategii rozwiązywania problemów społecznych w dziale 7 harmonogram działań w wyniku przeoczenia nie uwzględniono działań odnoszących się do celu dotyczącego zmniejszania bezrobocia. Stąd też nie ma opracowanych działań, mierników i ich wartości docelowych oraz czasu realizacji. Opracowaliśmy projekt zmian obowiązującej strategii, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, to, który Państwu przedłożyłam. I między innymi zmniejszanie bezrobocia oraz zapewnienie dostępu do różnego rodzaju form aktywizacji zawodowej poprzez działania takie jak współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie, pozyskiwanie środków na tworzenie nowych miejsc pracy ze Starostwa Powiatowego w Człuchowie, organizowanie kursów i szkoleń dla bezrobotnych mieszkańców gminy, współpraca z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego. Wskaźniki tych działań to liczba szkoleń i kursów, liczba osób przeszkolonych, liczba osób zatrudnionych na stanowiskach dofinansowanych ze Starostwa Powiatowego. Okres działania, tak jak też obowiązuje obecnie strategia, to jest rok 2016-2020. Bardzo proszę Państwa o przyjęcie tej uchwały. Jeżeli są dodatkowe pytania, z chęcią odpowiem na nie. Kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu wysokości, wcześniej jeszcze w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieci. I tutaj, Szanowni Państwo, trzeba by było prześledzić
historię naszych działań, jeżeli chodzi o dożywianie dzieci. I tak, my mieliśmy uchwałę z dnia 18 lutego 2014 roku, że kryterium, jeżeli dochody osoby samotnie gospodarującej, dochody osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ustęp 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku pomocy społecznej, należy też odwołać się do uchwały Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 roku, gdzie w rozdziale 5 jest zapis, że ze środków przekazywanych w ramach programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w artykule 8 wyżej wymienionej ustawy, ze środków przekazanych gminom z programu udzielania udziela się wsparcia i tu między innymi w szczególności dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, ale też mamy z orzecznictwa informację, że zadania, które związane są z dożywianiem, są nadobowiązkowe, bowiem tworzenie i realizacja programów osłonowych nie wynika z nakazu ustawodawcy, lecz z rozeznanych potrzeb gminy. Opracowanie i kierowanie do wdrożenia lokalnych programów pomocy społecznej, o których mowa w artykule 110, jest fakultatywne, a nie obligatoryjne. I szanowni państwo, ja poprosiłem, zresztą dwukrotnie prosiłem panią kierownik o wypowiedzenie się w kwestii takiej, która poruszana jest na łamach prasy, telewizji, czy że w Polsce dzieci głodują, więc zapytałem, czy są takie sytuacje u nas w gminie Czarne, że dzieci głodują. Usłyszałem dwukrotnie odpowiedź, że u nas takiej sytuacji nie ma. Więc dlaczego taka zmiana? A mianowicie zmiana kryterium do, tak jak państwo widzicie, w tym przypadku do 100, może inaczej, dopłacaliśmy także do dzieci, które przekraczały to kryterium. I tych dzieci było około 14, jeżeli dobrze policzyłem, bo między innymi pozwoliłem sobie, poprosiłem panią kierownik o przygotowanie nieimiennego, żeby prasa nam tutaj nie zarzucała, że ingerujemy w dane osobowe, ale ogólnej informacji, jakie są dochody rodzin, które są między innymi dożywiane. Więc kwoty na rodzinę, ogólne dochody no są dość dobre, może nie we wszystkich przypadkach, ale myślę sobie, że dochód na rodzinę 5 tysięcy no to jest dobry dochód. Dlatego jest taka propozycja, aby obniżyć to kryterium i zrezygnować z dożywiania dzieci, ale tych, które przekraczają to kryterium, a których nie musimy dożywiać. Ja bym prosił jeszcze o spojrzenie z drugiej strony, panie przewodniczący, i pozwolę sobie, aby pani kierownik też powiedziała na ten temat, żeby to wyjaśnić, bo my nie rezygnujemy, szanowni państwo, z dożywiania dzieci. Natomiast nie chcemy dożywiać dzieci, które korzystają, zresztą państwo wiecie, że dzisiaj osłonowe dodatki 500+ spowodowały, że zmienia się diametralnie sytuacja, jeżeli chodzi o rodziny, które te świadczenia otrzymują. To tak. Może, czy pani kierownik ma teraz... Ja myślę, że na od razu... Bardzo żeby... proszę, pani kierownik. Do obecnej sytuacji, w której jest, w tej chwili się znajdujemy,
mieliśmy tak jakby dwa akty prawne regulujące tą formę pomocy. Podstawą udzielenia jakiejkolwiek pomocy to jest spełnienie kryterium dochodowego, jak również musi w tej rodzinie występować jedna z wielu dysfunkcji określone w ustawie o pomocy społecznej w artykule 7. Tych dysfunkcji jest dość wiele. Ja tak bardzo szybciutko przeczytam. Ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, i jest tych dysfunkcji 15. Obowiązujące kryterium w tym momencie to jest 514 zł na osobę w rodzinie, bądź też 634 zł na osobę samotnie gospodarującą, czyli jest to jedna osoba, która prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Realizujemy od wielu lat program, który ogłosiło nasze państwo, i te kryteria zostały tam podwyższone, czyli można udzielić rodzinom wsparcia, jeżeli do 150%, jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 771 zł, bądź jeżeli osoba samotnie gospodarująca nie przekracza dochodu w wysokości 951 zł przy równoczesnym spełnieniu tej dysfunkcji, chociaż jednej. Obowiązuje jeszcze nadal uchwała z 4 września 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieci. Ta uchwała dotyczyła tylko i wyłącznie dożywiania dzieci. I zgodnie z tą uchwałą było możliwe dożywianie dzieci w zorganizowanych formach dożywiania, tak jak na przykład w szkołach, jeżeli ten dochód 150% przekraczał. W przypadku, kiedy dochód był powyżej 150%, czyli powyżej 771, a nie przekraczał 1028 zł, to rodzic musiał dopłacać tak jakby 10% kosztów dożywiania. W przypadku, kiedy ten dochód był powyżej 1028 zł, ale nie przekraczał kwoty 1285, to rodzic musiał dopłacać 30%. Jeżeli dochód przekraczał 1285 zł, to rodzic płacił 100% dożywiania. Na przełomie 3 lat, czyli między innymi 2014, 2015 i 2016, państwu przedstawię, jak to się miało. W 2014 roku z tej formy pomocy ponad 150% korzystało 35 rodzin. Z tych 35 rodzin 57 dzieci było dożywianych. W 2015 roku było to 12 rodzin i 25 dzieci dożywialiśmy. W 2016 roku, na dzień sporządzenia projektu uchwały, było to 15 rodzin, z których było dożywiane 22 dzieci. Koszt związany z tymi posiłkami to w 2014 roku wynosiła kwota 13 406 zł i 40 groszy. Natomiast dochody z tytułu, czyli to, co rodzice dopłacali, to była kwota 1968,92, czyli te 13 tysięcy było umniejszone. W 2015 roku ogólny koszt był 13 016 zł, wpłaty rodziców to było 1562,27. Natomiast na dzień sporządzania tego projektu uchwały w 2016 roku planowany koszt jest 6500, natomiast dochody, które wpłynęły z tytułu tego dożywiania, to była kwota 814 zł. Taki rozmiar był tej formy pomocy. Pozostawiam do uznania Szanownej Rady, czy tą uchwałę należy podjąć, czy też nie. Ja jestem tylko realizatorem przepisów prawa, które państwo uchwalają i podejmują. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? My chcemy dożywiać dzieci, z programu rządowego korzystać, tylko widzimy, że te świadczenia 500+ powodują zmianę sytuacji naszych rodzin, a dodatkowo myślę sobie, że wyższe stawki za pracę też wpłyną znacząco na poprawę sytuacji, szczególnie dzieci, które przebywają w rodzinach. Kolejny projekt uchwały
dotyczy zmiany uchwały o ustaleniu wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu gminnym w Czarnem. I tutaj jest zapis dotyczący opłat za godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do lat 5 w przedszkolu gminnym przez czas określony w paragrafie pierwszym uchwały. I to jest złotówka. Taka jest stawka, chciałoby się powiedzieć, i może ona podlegać waloryzacji w zależności od zmian, które mogą nastąpić. Kolejne uchwały są związane z zaciągnięciem kredytów. I tak jak mówiłem na sesji... Panie Burmistrzu, jeszcze w sprawie ustalenia wykazu wydatku budżetu gminy Czarne za niewygasy. A przepraszam, jeszcze tak. Jest jeszcze tak zwane niewygasy związane z inwestycjami, które tak jakby zostały rozpoczęte w roku 2016, a za Państwa zgodą zakończone w 2017. I między innymi tutaj w tymże projekcie uchwały jest mowa o wydatkach w kwocie 603 316,89 zł, aby były one wyodrębnione na rachunku pomocniczym i uruchomione podczas sukcesywnej realizacji inwestycji. Termin tychże inwestycji, które mają być zrealizowane, upływa jednoznacznie 30 czerwca 2017 roku, a mowa tutaj jest między innymi o takich inwestycjach jak przebudowa dróg gminnych przy ulicy Mickiewicza i Targowej. To jest 501 112 zł 28 groszy i wszystkie te inwestycje, które wyczytam, mają termin realizacji do 30 czerwca. Druga inwestycja, która także myślę na wiosnę się rozpocznie, to przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej na działce numer 66/4 przy ulicy Plac Wolności 12, oczywiście w miejscowości Czarne. To jest kwota 84 988,38 zł. Kolejna inwestycja, która jest niewygasającym zobowiązaniem, to odbudowa, no tu jest gątyny, groty w historycznym parku w miejscowości Wincze. To jest kwota 17 216,23 zł. Także myślę sobie, że to uchwała, projekt uchwały bardzo ważny, bo jeżeli załóżmy nie zostanie przegłosowana, no to te inwestycje nie zostaną zrealizowane do 30 czerwca, a jest to znacząca kwota, jak Państwo słyszeliście, 603 316,89 zł. I kolejne w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, a właściwie to dwóch kredytów długoterminowych. Zanim jednak o tych kredytach, ja pozwolę sobie Państwu przytoczyć kilka stwierdzeń, bo poprosiłem fachowców o określenie tak zwanego potencjału inwestycyjnego, jeżeli chodzi o naszą gminę, bo musicie Państwo wiedzieć, że na inwestycje musimy mieć pieniądze i do 2020 roku jest możliwość pozyskania takich środków. Ja tylko przeczytam jedno zdanie, że wstępny przegląd Państwa wieloletniej prognozy finansowej pozwolił nam ustalić, że gmina Czarne ma potencjał do pozyskania i bezpiecznej spłaty 3,7 miliona złotych
finansowania dzięki zastosowaniu indywidualnie dopasowanych rozwiązań. Oznacza to możliwość realizacji dodatkowych inwestycji o wartości nawet 14 milionów złotych przy wykorzystaniu środków bezzwrotnych. Ten dokument do Państwa trafi, osobiście go wręczę. Ważna jest analiza, Szanowni Państwo, zadłużenia procentowego, bo pozwoliłem sobie i dziękuję tu Pani Skarbnik za przygotowanie. Jeszcze raz przypomnieć, że w 2014 roku, na koniec roku, czyli w grudniu, mieliśmy zadłużenie w kwocie 15 146 077 zł, co stanowiło do budżetu 46,96, czyli 47%. W 2015 roku stan zadłużenia był 13 720 000. Chciałbym, żeby to był milion. Czyli 2015 rok to 13 720 000, czyli jest, no, różnica, spłaciliśmy. To było 44,89%. W 2016 pod koniec planowany i planowany 2017 13 614 834 zł, co stanowi 34,51%. W 2017, i tutaj znowu wchodzimy w wyższe zadłużenie, planowane jest na 14 829 751 zł, co stanowi 39,14%. I tak jak mówiłem i cały czas będę powtarzał, że to decyzja należy do nas wszystkich. Ja bez Państwa zgody nie podejmę żadnej uchwały, żadnej decyzji o szalonym zadłużaniu się. Nie, to musi być decyzja wypracowana. Czy chcemy pozyskiwać środki i realizować inwestycje z świadomością, że nasze zadłużenie urośnie na przykład do 50%, ze świadomością, że, no, mamy możliwość realizacji inwestycji. Albo mówimy w pewnym momencie stop, nie zadłużamy się, ale też nie pozyskujemy środków zewnętrznych. Tutaj myślę sobie, że, no, to jest jedna z ważniejszych, najważniejszych decyzji. Państwo wiecie, że od 2014 roku systematycznie nie są umarzane podatki i nie będą umarzane podatki. Podatki wpływają na rozwój inwestycyjny danej gminy. Dodatkowo polepsza się ściągalność podatków i myślę sobie, że kolejny rok będzie też przykładem, a dodatkowo czekają nas pewne reorganizacyjne sprawy związane chociażby tutaj i z działalnością urzędu. Dwa kredyty, których, Szanowni Państwo, my nie musimy już 1 stycznia 2017 roku realizować i zaciągać kredytu, bo już nam sytuacja finansowa nie pozwala na bieżące działanie. Nie, my po prostu chcemy, aby wcześniej uchwała została przygotowana, żebyśmy mogli z Panią Skarbnik prowadzić negocjacje, rozmowy z bankami. Staliśmy się, Szanowni Państwo, partnerem w rozmowach z bankami. I jesteśmy na tyle liczącym się partnerem, że możemy negocjować. My nie idziemy do banków z prośbą wielką i na kolanach ze złożonymi rękoma, tylko idziemy z podniesioną głową i mówimy: nasz procent zadłużenia jest 40, jesteśmy wypłacalni, my nie musimy brać tego kredytu. To jest całkiem inna rozmowa.
Mimo to chcemy, aby w 2017 roku zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 2 938 033 zł. I ten akurat kredyt przeznaczony byłby na wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000 zł, spłaty kredytów w kwocie 723 416 zł i finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 214 917 zł. No, jest to dziwne, ja też tego nie rozumiałem i trudno mi to zrozumieć. Tak naprawdę ten kredyt bierzemy, żeby poprzednie kredyty spłacać, ale żeby się rozwijać, musimy takie działanie podjąć. I drugi kredyt, propozycja w tym przypadku kredytu w kwocie 1 039 917 zł. Na tak zwane, i tu jednoznacznie jest wskazany Bank Gospodarstwa Krajowego, na tak zwane wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. No w tym przypadku jest to jednoznacznie w odniesieniu do drogi, przebudowy drogi gminnej łączącej drogę województwą, czyli 201 z 202 przez miejscowość Wronkowo. Mamy już środki przyznane, więc w najbliższym czasie będzie ogłaszany przetarg. I ostatnia uchwała, którą Państwo przyjęliście na początku posiedzenia, to jest uchwała dotycząca zmian w budżecie, ale zmian dotyczących zabezpieczenia kwoty 170 tysięcy na gospodarkę odpadami. Ja może poproszę Panie Przewodniczący, żeby też Pani Skarbnik coś powiedziała o zmianach budżetowych. Znaczy ja bym wolał, żeby w ogóle to Pani Skarbnik referowała. To jest takie małe sprostowanie, tu Pan Burmistrz jeszcze ominął zmiany w budżecie na 2016 rok. One są nieduże, polegają na zmianie wydatków z bieżących na inwestycyjne. Są to dwa wydatki, czyli w Funduszu Sołeckim w Domisławiu oraz i jest to przekwalifikowanie wiaty wiesiadnej oraz przekwalifikowanie piłkochwytu też na wydatek majątkowy. I kolejną zmianą, która już dotyczy roku 2017, to jest to zabezpieczenie środków finansowych na jest to zabezpieczenie w rezerwie celowej środków w kwocie 170 tysięcy na roszczenia związane z gospodarką z odpadami w latach 2015-2016. I dziękuję bardzo. Skończyliśmy właśnie przedstawianie 9 projektów uchwał. Szanowni Państwo, ogłaszam dyskusję nad tymi wszystkimi projektami uchwał, między innymi nad tymi, które dojaśniała Pani Kierownik. Bardzo proszę. Najpierw, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie na 2016 rok, 4000 piłkochwyty, można wiedzieć, gdzie one będą zainstalowane? Bo to jest z programu rokowego. One są przeznaczone z zakupem do szkoły podstawowej w Wyczekach. Mhm. Tak. Tam na to boisko w Wyczekach, czy? Podejrzewam, że tak. Już takich szczegółów nie znam, wiem, że one są z przeznaczeniem do szkoły podstawowej w Wyczekach. Mhm. Następne pytanie, żeby się nie pogubić, do pani Aliny Stojak mam pytanie. Rozumiem, że tam do dochodów te świadczenia 500+ nie są wliczane. Tak, panie przewodniczący, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 500+, 500 zł, które jest przyznawane dla dzieci, a na pewno mamy tą świadomość, że nie wszystkie dzieci mają te 500+. Musimy o tym też wiedzieć, że to nie jest obligatoryjnie na każde dziecko, tylko to są rzeczywiście z tak zwanych rodzin najbardziej uboższych. Ale nie jest wliczane. Nie jest wliczane do dochodu. I drugie pytanie, projekt tej uchwały to była pani propozycja, czy wyszła na pana burmistrza? No takie pytanie konkretne. To jest inicjatywa pana burmistrza. Inicjatywa pana burmistrza. Dziękuję. Ja jeszcze chciałbym się odnieść tutaj do tego kredytu.
No myślę, że źle się dzieje, że zaciągamy kredyt po to, żeby spłacać poprzednie kredyty i nasze zobowiązania. O ile spłaty od 2014 roku zmniejszały się, nasz kredyt był coraz mniejszy, to co mówiłem 14 grudnia, kiedy przyjmowaliśmy budżet na 2017 rok, o tyle na 2017 znowu wchodzimy na ścieżkę zadłużania się. Ja wiem, pan burmistrz tutaj przedstawił, że powinniśmy się wspólnie zastanowić. No rzeczywiście to jest trudny temat, chociaż to taka, no nie wiem, może trochę zgryźliwa będzie aluzja do pana burmistrza, że gdy był radnym, no wielokrotnie był przeciwny jakimkolwiek kredytom i zadłużaniu się. No był tym dobrym radnym, my byliśmy tymi złymi, którzy cały czas podnosili rękę i jednak wyrażaliśmy zgodę na to, żeby gmina się zadłużała, ale nie po to, żeby się zadłużała dla samego zadłużania się, tylko po to, żeby właśnie te pieniądze były przeznaczane na inwestycje. No teraz jest propozycja, żebyśmy jednak brali te kredyty. No oczywiście ja też stoję na stanowisku, że no, musimy rozważnie do tego podchodzić, bo pieniądze te zewnętrzne są do pozyskania, ale no, procenty nieraz, no, nieraz okłamują. I to też mówiłem o tym, że te 39% to tak naprawdę nie jest 39%, tylko jest dużo więcej. Trudno powiedzieć, nie wiem jakie to są analizy panie burmistrzu i kogo, przedstawione 14 milionów, nie wiem czy to na rok, na dwa, na pięć. Ale no myślę, że trzeba naprawdę się głęboko zastanowić, czy nas stać na pozyskiwanie tych środków zewnętrznych i na ile. Myślę, że powinniśmy tyle pozyskiwać, żeby jednak z tego zadłużenia schodzić. Nie ta kwota zadłużenia, żeby nie była coraz większa, tylko coraz mniejsza, bo no mamy sytuację paradoksalną. My coraz bardziej się zadłużamy, no a procenty nam teoretycznie spadają, ale te procenty, nie patrzmy na te procenty, patrzmy na konkretne sumy. Jeżeli na koniec 2016 roku mamy 13,6 miliona, a na koniec 2017 14,8, no to myślę, że to już jest źle, bo boję się, że w następnym roku znowu staniemy przed dylematem, żeby wziąć kredyt, żeby spłacać poprzednie i ta suma będzie jeszcze większa, a patrząc na procenty, no będzie wszystko w porządku. To tyle, dziękuję. Jeżeli chodzi o kwestie, które Janusz zasygnalizował, no to burmistrz tutaj wskazał, że decyzję podejmie Rada i my ustalimy priorytety po prostu, na ile jesteśmy skłonni zaczepiać te kredyty i zadłużać się przy możliwości pozyskiwania pieniędzy, na ile nie. Natomiast chodzi mi o kwestię, uchwałę drugą, którą mamy w kolejności, Pomorskie Szlaki Kajakowe. Pytanie moje byłoby takie, ponieważ tam jest w materiałach, które dostaliśmy zaznaczone, że my możemy w czterech okolicznościach wycofać się z tego projektu. Ta trzecia mówi o tym po prostu, jeżeli byśmy nie dostali dofinansowania. Znaczy się, kwota nie jest duża, propozycja jest atrakcyjna, w związku z tym no, warta rozważenia, czy po prostu na poziomie ustnym są jakieś uzgodnienia, że wycofujemy się z projektu, ewentualnie jeżeli nie dostaniemy dofinansowań, czy bezwarunkowo w ten projekt, niezależnie od dofinansowania, czy dostaniemy, czy nie, wchodzimy. To chciałbym wiedzieć. No i tam zwróciłem też uwagę na to, że partner wiodący to powinien być partner, który ma większe możliwości finansowe, organizacyjne i instytucjonalne. My w stosunku do gminy Rzecznica mamy te możliwości większe. Ale rozumiem, że po prostu oni mają więcej inwestycji, bo tam są 5 przenosek, 4 pola biwakowe, my mamy tylko jedną przenoskę i jedna i druga gmina ma jeszcze oznakowania wodne zrobić. To byłaby ta kwestia. A druga kwestia odnośnie strategii, czyli uchwały tutaj strategii rozwiązywania problemów społecznych. Znaczy, ja zawsze byłem sceptyczny, jeżeli chodzi o działania urzędów pracy, ich racjonalność. No tak jest w całej Europie, że po prostu państwo więcej pozoruje, że po prostu wspiera działania walki z bezrobociem. W uzasadnieniu to, co najbardziej mi się rzuciło na oczy i z czym się zgadzam, w cudzysłowie pojawiło się słowo zwalczanie bezrobocia. Bo praktycznie jest tak, że państwo pokazuje, że chce pomagać, ale szkolenia są mało skuteczne. No i ta instytucja w niewielkim zakresie pomaga. A z drugiej strony nie szalujmy się, w każdym społeczeństwie jest pewna grupa ludzi, którzy tak szukają pracy, żeby jej nie znaleźć.
i mimo, że to bezrobocie w skali kraju na poziomie 8% w tej chwili mamy średnio, to są województwa wielkopolskie 5% i 13% niektórych, no to jeżeli zestawimy to z naszym negro, burmistrz to też sygnalizował, że jest instytucja, która może zaoferować 400 czy 500 miejsc pracy, jeżeli po prostu będą chętni, no to powiedzmy sobie, że tak raczej to bezrobocie rzeczywiście trzeba brać w zwalczanie go w cudzysłów po prostu, bo jak ktoś chce znaleźć pracę, to znajdzie. A z drugiej strony ja mam świadomość, że nawet w niemieckich Arbeitsamtach, a porównujemy się do Niemiec jako tego kraju bogatszego, zamożniejszego i słusznie, nawet jest tak, że tam ktoś uczestniczy w piątym szkoleniu, na przykład komputerowym, wiadomo, w drugim jeszcze mógł jakieś umiejętności nabyć. Tylko robi to po to, żeby nabyć uprawnień do zasiłku. Ważniejszą dla mnie sprawą jest to, żeby państwo deklaruje, że od 1 stycznia najniższe płace wzrosną, najniższe wynagrodzenie wzrośnie, ale real jest troszeczkę też inny i my sami jak rozmawiamy między sobą, to wiemy, że są ludzie, którym oferuje się stawkę godzin za godzinę pracy od 4 do 6 zł i ci ludzie po prostu taką pracę często z różnych desperacji czy innych względów po prostu podejmują. Z drugiej strony nigdy nie chcę być dosadny, bo już chciałem użyć słowa, że państwo, no, że tak powiem, no, delikatnie mówiąc chore, to jest takie państwo, w którym najwyższe świadczenia socjalne są porównywane z najniższymi zarobkami. A my mamy real też taki, że ludzie pracują za 1100-1200 zł, mimo że powinni zarabiać nieco więcej, więc tutaj po prostu no, przepisy jakby jedno, życie drugie, działania instytucji, które mają wspierać zwalczanie bezrobocia są dla mnie mało skuteczne. Dziękuję. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Jeszcze w kwestii projektu uchwały, jeżeli chodzi o dożywianie dzieci. Ja powiem państwu oczywiście bez wskazywania imion, nazwisk, bo ich nie mam nawet, ale na przykład z jednej rodziny dwoje dzieci było dożywianych, odpłatność była 10%, dochód rodziny był 4239 zł. Tak, miesięczny. Miesięczny, rodzina, dwoje dzieci, pięć osób w rodzinie. Kolejna rodzina, gdzie jedno dziecko było dożywiane i cztery osoby w rodzinie. Łączny dochód rodziny 5000 zł. Kolejna rodzina, dwójka dzieci dożywianych w pierwszym półroczu. Dochód rodziny 6272 zł. Kolejna rodzina, dwoje dzieci dożywianych w pierwszym, drugim półroczu, łączny dochód rodziny 5080 zł. Kolejna rodzina, trójka dzieci dożywianych, między innymi łączny dochód rodziny 4479 zł. Kolejna rodzina, jedno dziecko dożywiane, dochód rodziny 1948 zł. Kolejna rodzina, dwoje dzieci dożywianych, w tym przypadku dochód rodziny 2479 zł. Kolejna rodzina, jedno dziecko dożywiane, dochód rodziny 2977 zł. Kolejna rodzina, jedno dziecko dożywiane, dochód rodziny 4330. Kolejna rodzina, jedno dziecko dożywiane, dochód rodziny 1755. Kolejna rodzina, jedno dziecko dożywiane, dochód rodziny 1706 zł. Kolejna rodzina, jedno dziecko dożywiane, dochód rodziny 3139 zł. Rodzina kolejna, dwójka dzieci dożywianych, łączny dochód rodziny 3897 zł. Kolejna rodzina, jedno dziecko dożywiane, dochód rodziny 4381 zł. Kolejne dziecko, jedno dożywiane w rodzinie, łączny dochód rodziny 2772 zł. Czyli jestem w stanie pewnie w iluś tam procentach powiedzieć, że te rodziny także korzystają ze środków przyznanych przez państwo, środków 500
plus. Jaką decyzję Państwo podejmiecie, to zostawiam w rękach Państwa. Tak, ten projekt został przygotowany przeze mnie, ponieważ konsultowany był między innymi z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego, bo bardzo mocno zainteresowałem się sprawami społecznymi, jeżeli chodzi o środki, które pochodzą także z naszego budżetu. Kolejna, może ta analiza, macie Państwo przed sobą, to jest warszawska grupa finansowa. Oni za darmo to przygotowali, bo nie ukrywam, że do kilku grup finansowych przesłałem o taką wstępną analizę bezpłatną. Oni akurat się odezwali, przesłali. Myślę, że tak, nie ukrywam, że ja nie jestem zwolennikiem kredytów. Osobiście jako Piotr Zabrowski nie posiadam żadnego kredytu w żadnej walucie i też chciałbym, aby gmina nie zapożyczała się. Można by było ten kredyt nazwać kredytem inwestycyjnym i pewnie by to inaczej wyglądało. My dajemy Państwu jednoznacznie wiadomość, że to jest na spłatę kredytów wcześniejszych. Wystarczy, Szanowni Państwo, że dostanę od Państwa informacje. Proszę nie składać żadnych innych projektów, nie stać nas na dalsze zadłużanie. To powiem, że pracownicy się ucieszą. A to też odpowiem, w przypadku pan Piotr mówił, że lepiej by było, żeby partnerem wiodącym przy kajakiem przez Pomorze była gmina Czarne. Pewnie tak, ale projekty te wymagają tak dużą ilość czasu, że pracownicy urzędu nie są w stanie przerobić składanych projektów, opracować. Ja i tak szanuję ich, że nie chcą się zwalniać z pracy jeszcze. Powiem w ten sposób, że my jako partnerzy, nie mogłem dopuścić, żeby kolejny wielki lub mały projekt znowu szedł przez nas, w znaczeniu szedł, żebyśmy my go jako obsługiwali, jako urzędnicy, ponieważ my mamy projekt termomodernizacji na ponad 6-7 milionów. Mamy małe projekty 1,6 mln droga, a to wszystko wymaga dużej i ciężkiej pracy. A powiem Państwu, że to, co mówiłem 6 lub 8 lat temu, że jeżeli byśmy mieli grupę trzech osób, która byłaby tylko do pozyskiwania środków i rozliczania, dzisiaj byśmy inaczej pracowali. Lepiej, sprawniej i pewnie więcej projektów byśmy mieli do realizacji. Więc tylko oczekuję hasła, że panie burmistrzu, proszę nie składać żadnych innych projektów, a gwarantuję Państwu, że zadłużenie będzie mało. Panie Piotrze, jak rzadko się z Panem zgadzam, tak tutaj się z Panem zgodzę, ale nie podejmy się naprawiania Państwa na sesjach Rady Miasta i Gminy Czarne. Panie burmistrzu, króciutko, wie pan, za darmo to ja nie wiem, czy ktoś coś jeszcze robi w tym kraju, czy w ogóle na świecie, bo za darmo to raczej jest ciężko. I ostatnia rzecz, dotyczy to zmian budżetu gminy na 2016 rok. Nie ma ujętej inwestycji, zakończonej już inwestycji spółki wodnej. Ostatnio pan wspominał, że rok się jeszcze nie skończył. No jest to już dzisiaj ostatnia sesja i pięknie pan powiedział, że partnerstwo, do banków partnerstwo z podniesioną głową, nie na kolanach. Ja też bym nie chciał, żeby spółka wodna przychodziła tutaj na kolanach za zmiany, za budżet i za zmiany w budżecie odpowiada Rada. Ja sobie nie wyobrażam poprzeć nieujętej, zakończonej inwestycji. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Czy przystępujemy do głosowania? Nie widzę. Szanowni Państwo, ogłaszam głosowanie na projektem uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Czarne pod nazwą Żłobek Gminy Czarne. Kto z Państwa jest za podjęciem? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Czarne pod nazwą Gminny Żłobek
Czarny. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Czarny umowy o partnerstwie z gminą Rzeczynica pod nazwą Pomorskie Szlaki Kajakowe Biała i Czernica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś 8, konwersja, działanie 8.4, wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. Kto z Państwa jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zawarcia przez gminę Czarne umowy o partnerstwie z gminą Rzeczynica pod nazwą Pomorskie Szlaki Kajakowe Biała i Czernica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś 8, działanie 8.4, wsparcie atrakcyjności waloru dziedzictwa przyrodniczego. Kolejnym projektem uchwały jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany strategii rozwoju rozwiązywania problemów społecznych gminy Czarna na lata 2016-2020. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie zmiany strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Czarne na lata 2016-2020. Kolejnym projektem uchwały jest projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieci. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Jednogłośnie. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieci. Kolejnym projektem uchwały jest projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu gminnym w Czarnym. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Jednogłośnie. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjęła projekt uchwały o ustaleniu wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu gminnym w Czarnym. Kolejnym projektem uchwały jest uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Czarne na lata w roku 2016, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Są to tak zwane niewygasy. Kto z Państwa jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy Czarne, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kolejnym projektem uchwały jest projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego? Proszę podnieść rękę do góry. 9. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym przyjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Kolejnym projektem uchwały jest projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kto z Państwa jest za? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym przyjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kto z Państwa? Kolejnym już projektem uchwały jest projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Czarny na rok 2016. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym przyjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy Czarny na rok 2016. Szanowni Państwo, kolejnym punktem jest przedstawienie nam planu Komisji Stałej i Komisji Rewizyjnej. Ale to na Pan będzie głosowane. Tak, tak, ale jest tu w tej chwili, jest tutaj w tej chwili punkt, Szanowni Państwo, o przedstawienie planów Komisji Rewizyjnej, Komisji Stałej. Ja poproszę, bo nie ma dzisiaj Pawła Kopczaka Zdzicha, o przedstawienie planu Komisji Rewizyjnej. Plan Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnym na 2017 rok. Miesiąc styczeń i luty
dwa miesiące to będzie kontrola prawidłowości wydatkowania środków z budżetu gminy Czarne na realizację zadań dotyczących gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zawartych umów na wywóz odpadów w latach 2013-2016. Miesiąc marzec. Kontrola wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok. Rozpatrywanie spraw. Miesiąc kwiecień. Kontrola wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych za 2016 rok i także rozpatrywanie skarg. Miesiąc maj, czerwiec. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2016 rok i jak zwykle rozpatrywanie skarg. Miesiąc sierpień. Kontrola ściągalności podatków i opłat lokalnych za pierwsze półrocze 2017 rok. I miesiąc wrzesień. Analizacja wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 rok. Miesiąc październik, przyjęcie propozycji wysokości podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. I miesiąc listopad, praca nad budżetem gminy na 2018 rok. I w miesiącu grudniu podsumowanie pracy komisji. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie planu? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2017? Proszę podnieść rękę do góry. Jednogłośnie. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej w Czarnym na rok 2017. Kolejny projekt uchwały dotyczy planu pracy Komisji Stałych. Plan pracy został Państwu dostarczony. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie planu pracy pozostałych Komisji Stałych? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Stałych na rok 2017? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym jednogłośnie przyjęła plany pracy Komisji Stałych na rok 2017. Kolejnym projektem uchwały jest projekt uchwały zmiany budżetu na rok 2017. Jest to uchwała, o której wspominał Pan Burmistrz, zabezpieczenie środków na ewentualne wypłacenie spółce Ekspres zaległych kwot. Jest to kwota 170 tysięcy. Czy ktoś z Państwa chce zabrać jeszcze głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę. Ja tylko ze swojej wiedzy mogę powiedzieć, że jest to za mała kwota. Niemniej jednak no, przynajmniej jakaś powinna być zabezpieczona. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały zmiany budżetu gminy Czarne na rok 2017? Proszę podnieść rękę do góry. 10. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska w Czarnym przyjęła projekt uchwały zmiany budżetu gminy Czarne na rok 2017. Bardzo szybko doszliśmy do punktu, gdzie mamy składanie interpelacji i zapytań. Bardzo proszę, Szanowni Państwo, o zabieranie głosu. Interpelacja dotyczy działek w miejscowości Wyczewie, tak? Tam spółdzielnia mieszkaniowa, wiadomo, że nie może tym usługi poprzez pobieranie opłat za korzystanie z wody. W związku z powyższym, wiadomo, że tam będzie woda doprowadzona, to te działki zostaną porzucone i nie będą o nie dbane, a jednak to jest wizytówka naszej wioski. W związku z powyższym, ta główna linia to jest położona, kwestia obejmowania, opomiarowania przez spółkę wodnosiekową. I uważam, że tą usługę powinna wykonać spółka wodnosiekowa z uwagi na to, że opłata za korzystanie z wody to jest około 10 tysięcy za sezon, plus dojdzie spółce za abonament za wodomierze, tak, prawie 90 działek jest, to uważam, że spółka na tym źle nie będzie, wręcz przeciwnie, na tym zarobi. Następna interpelacja, Panie Burmistrzu, to chodzi o drzewa, stare lipy przy drodze do świetlicy, tak, od drogi 201 w stronę świetlicy, są to stare lipy, tam jest dosyć, one są zniszczone. Mój wniosek jest taki, żeby te drzewa przejrzeć, to są do wycięcia, usunięcia i rozważenie nasadzenia nowych drzew. I chciałbym jeszcze, Panie Burmistrzu, się dowiedzieć, na jakim etapie jest nasza filia biblioteki Wyczewa. Coś jest w kwestii, czy tam się ruszyło, czy się nie ruszyło, czy dalej z tym miejsca, jak staliśmy przez te dwa lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa? Kto z Państwa? Proszę ją
Szanowni Państwo, ja mam kilka pytań do Pana Burmistrza. Większość jest związana z tą zakończoną inwestycją przez Centrum Drogi Wojewódzkiej. No nie ukrywam, że te pytania zadaję w imieniu wielu mieszkańców. Pierwsza sprawa dotyczy tych nieszczęsnych słupków na ulicy Młyńskiej. Ja wiem, Pan tłumaczył, że Pan w tym nie miał żadnego udziału. No, trochę i mnie, i wiele osób to dziwi, skoro my jesteśmy gospodarzem, Pan jest gospodarzem tego terenu, tego miasta, że nie ma Pan żadnego wpływu na to, jak ma wyglądać inwestycja. To, czy słupki są ładne, czy są potrzebne, to jest nieistotne, ale to jest mniej ważne. Ważne jest to, że tam były miejsca parkingowe. No i pytanie właśnie, czy Pan jako gospodarz rzeczywiście nie ma żadnego wpływu na to, jak ma wyglądać inwestycja w naszym mieście. Sugestie mieszkańców są również takie, że no, inwestycja ta robiona była szybko, chaotycznie. Wiele zjazdów jest źle zrobionych. Myślę, że za rok, dwa będą z tym problemy. Termin był, na to być może Pan nie miał wpływu, że termin był taki pod koniec roku, a to, że ruch był wstrzymany już w okresie tym samym przedświątecznym, no to już w ogóle termin był bardzo źle dopasowany. Inna rzecz, inwestycja zakończona tuż za mostkiem w stronę Szczecinka, jest wielka wyrwa w asfalcie. No nie wiem, czy mieszkańcy, czy drogowcy tego nie widzieli, że parę metrów za tym, gdzie kończą, jest potężna dziura i to zostawili. Osobną sprawą jest to, że przez dwa dni, jak był ruch zamknięty, czy Pan wiedział, no myślę, że powinien Pan wiedzieć o tym, że będzie ruch okrężny i ta droga na 27 lutego zupełnie była nieprzygotowana na ten ruch okrężny. Wystarczyło, no tam potężne dziury były, wystarczyło troszkę podsypać, no żeby przez te, mimo że to tylko dwa dni, ale no cały ruch został przekierowany na 27 lutego i no myślę, że powinniśmy być przygotowani na to i chociaż trochę tę drogę w jakiś sposób przygotować właśnie na ten ruch. Parę lat temu był robiony most i rozwiązanie było takie, że był ruch wahadłowy, były światła. I myślę, że to było dobre rozwiązanie. Ja osobiście jeździłem, ale nie miałem tej nieprzyjemności, kiedy spotkały się dwa tiry od strony strzeleckiej. Ruch był wstrzymany na kilkanaście minut. Te dwa tiry naprzeciwka jadące wstrzymały cały ruch. A więc powinny być tam światła. No w jakikolwiek sposób powinna ta droga być przygotowana do tego, żeby przez te dwa dni tam cały ruch się w sposób płynny i bezpieczny odbywał. A to nie było ani płynnie, ani bezpiecznie. Inna sprawa, to co mówiłem też przyjmując budżet na 2017 rok, że jest to droga trochę przez nas zapomniana, a w każdym momencie, kiedy jest ruch zatrzymany przez centrum, okazuje się, jak bardzo jest to droga dla nas strategiczna. I jeszcze raz apeluję, żebyśmy zaczęli myśleć o tej drodze właśnie jako drodze ważnej dla nas, dla mieszkańców i żebyśmy jakiekolwiek działania podjęli, żeby tę drogę naprawić. Dziękuję. Cztery interpelacje skierowane do Pana, Panie Burmistrzu. Pierwsza interpelacja dotyczy rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, która tu u nas w gminie, w mieście była obchodzona w sposób, tak powiedziałbym, szczególny i wyjątkowy. Akurat tego dnia miałem okazję przejechać do samego naszego województwa i nigdzie nie widziałem, powiedzmy, takich zachowań. Moje zapytanie jest tego typu, cóż miały oznaczać te opaski czarne na naszych narodowych flagach. Bo przyznam, że akurat czarne, nasza miejscowość, jeśli chodzi o stan wojenny, no trochę brała udział w tych działaniach, ale po drugiej stronie, nie? I to takie, ja nie wiem, po latach nagle wspominanie i jakieś takie świętowanie. No stąd moje zapytanie jest, cóż to jest za symbol i co to miało oznaczać. Drugie zapytanie. 26 października na sesji Rady Miejskiej składałem interpelację dotyczącą stojaka na rowery, który miałby znaleźć się przy naszej siłowni plenerowej na Zatorzu. Wówczas Pan mi odpowiedział, że interpelacja ta zostanie skierowana do prac komisji.
Teraz przed samymi świętami pojawiła się przed pomnikiem Jana Pawła II niespodzianka w postaci tej świątecznej bombki. I zapytanie moje jest, czy pan w tej sprawie też rozmawiał, kierował pan to do prac komisji? No i ile kosztowała ta niespodzianka? A trzecie zapytanie dotyczy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tu może trochę wrócę do historii, ponieważ pan, panie burmistrzu, na komisji oświaty oświadczył, że nie będzie pan brał udziału w tegorocznej 25, no przyszłorocznej 25 edycji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Został pan zapytany o to na sesji Rady Miejskiej przez pana przewodniczącego i wówczas rzeczywiście pan to potwierdził, o czym zresztą napisał tygodnik Czuchowski. Pozwoliłem sobie ten tygodnik dostarczyć, bo ostatnio mówiłem panu o tym zdjęciu z gitarą. Pan mówi, że pan tego nie czytał. No zabrałem dzisiaj, to zostawię później na pamiątkę, żeby pan widział, co napisał. I tutaj pisze też, że burmistrz nie zagra. Tak? Teraz, panie burmistrzu, na Facebooku pisze pan o tym, że jest to tak zwana kaczka dziennikarska. No już niejednokrotnie nam pan po prostu dał do zrozumienia, że zmienia pan zdanie na różnych naszych spotkaniach i tak dalej. No więc moje zapytanie, już żeby tego tematu nie dręczyć, jest bardzo proste. Czy to jest pański zwyczaj, że często zmienia pan zdanie? I ostatnie zapytanie to po prostu do kończący się rok jest czasem podsumowań. Więc ja mam takie zapytanie ogólne na ilość tych wszystkich złożonych, a było ich w tym roku bardzo dużo interpelacji. Panie burmistrzu, ile udało się panu zrealizować? Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest, czy chce zabrać głos w tym punkcie, bo zaraz przejdziemy do punktu wolnego. Dziękuję. Nie widzę. Szanowni państwo, kolejnym punktem są wolne wnioski. Bardzo proszę, kto chce zabrać głos? Kolejnymi nowym o tym składam, ale wnioski nasuwają się pewne. Półmetek naszej kadencji. Może zacznę od tego, co jest jakby moim jakby obowiązkiem, z racji tego, że jestem po prostu nauczycielem. Składałem interpelację odnośnie tego, czy konwent ustosunkował się do zmian proponowanych w oświacie. No w międzyczasie pan burmistrz zaprosił mnie na dwa spotkania. Jedno z wicekuratorem, tam część radnych uczestniczyła. Nie zamierzałem zabierać tam głosu, ponieważ zakładam, że czy przyjechałby tutaj wicekurator, czy kurator, czy pani minister, no chce się zrealizować obietnicę wyborczą, natomiast nie analizuje się jakby skutków i przede wszystkim nie konsultuje się. Więc nie pan burmistrz poprosił mnie o zdanie, ja nie używam takich tam mocnych słów jak demolka, demontaż, ale po prostu uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. Zadałem zresztą panu kuratorowi, zastępcy kuratora pytanie, nie odpowiedział mi na nie, ponowiłem, nie odpowiedział mi na to, więc są jakby dwie możliwości, albo nie był zorientowany, albo nie chciał odpowiedzieć. W drugim spotkaniu z panem posłem też nie zabierałem głosu już w ogóle na ten temat, aczkolwiek pan poseł wypowiadał się na temat, mówił o tym, że między innymi edukacji, mówił, że to jako nauczyciel, nawiasem mówiąc, z porównywalnym stażem do mnie, że no, nie odbiera tego jako reformę, tylko jako zmianę. Tylko nie dodał po prostu, czy to jest zmiana dobra, czy zła. W międzyczasie rektorzy polskich uczelni, nigdy tak nie jest, że wszyscy mają jedno zdanie, ale w zdecydowanej mierzącej większości wypowiedzieli się, że stracą na tym, no, to co ja uważam. Zacząłem jako nauczyciel szkoły wiejskiej w Krzemieniewie, potem Czarne i potem jeszcze cztery inne szkoły. Kilkanaście lat wszystkie szkoły tutaj, wszystkich pracowałem, które tutaj były. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że dzieci wiejskie, rektorzy o tym mówią też, po prostu najbardziej stracą. No i przede wszystkim jest to mieszanie młodzieży z dziećmi, bo ten cykl nauczania o dwa lata się wydłuży. Zmiany powinny iść w tym kierunku, żeby szły przynajmniej krok do przodu, a nie krok do tyłu, bo cofamy się do rozwiązań, które już po prostu kiedyś były. Trudno przyjąć argument pana posła, że kiedyś też chodził do Ośmioklasowej Szkoły Podstawowej. No to było ponad pół wieku temu. To pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest kwestia dotycząca relacji między nami, Radą Miejską w Czarnem, a Radą Gminy. Znaczy, ja składałem taki wniosek, pan przewodniczący go podjął, żebyśmy się spotkali z radnymi gminy,
No na tym spotkaniu nikt się nie pojawił. Panie Przewodniczący, przepraszam, chyba powiatowymi. Radny, przepraszam, oczywiście radny. Z przyjeżdżeniem, wiadomo. Nie, jesteśmy w Radzie Miejskiej i chcielibyśmy współpracować z Radą Gminy, jaką wspólną wizję mieć. Znaczy się, do tego spotkania... Nie śpią, panie profesorze, nie śpią. Powiatu. Radni powiatu. Czy ogólnie to nie jest jakiś tam zarzut do tej kadencji, bo od 1999 roku, czyli od 17 lat, kiedy jest przywrócone zostały powiaty, w zasadzie nie wypracowaliśmy jakiegoś tam poziomu współpracy. Także gdybym zadał takie pytanie, kogo reprezentują radni powiatu, no to można byłoby, mógłbym bardzo dobitnie powiedzieć to, co myślę, ale wolałbym, żebyśmy współpracowali z sobą. I wyobrażam sobie to w ten sposób, że na początku kadencji, no po paru miesiącach kadencji spotykamy się, uzgadniamy, prezentujemy swoje oczekiwania, swój punkt widzenia, a parę miesięcy później, jeżeli chcą, pojawiają się jeszcze raz i pokazują, jakie możliwości są z perspektywy budżetu powiatu, z ich strony. Kiedyś, jak pan burmistrz był radnym, no to wnioskował o to, żebyśmy mieli szkołę ponadgimnazjalną. Wiadomo, że powiat ją może prowadzić i poprzedni burmistrz musiał tutaj bardzo mocno się zaangażować. Starosta musiał znaleźć pieniądze. Mamy od 10 lat szkołę ponadgimnazjalną. Wnioskowałem o rewitalizację. No może nie konsultowano to z radnymi, tylko z jednym radnym i w związku z tym te pieniądze można było lepiej wygospodarować, ale pojawiło się 6 milionów. Gdybyśmy byli w poprzedniej kadencji, no nie traktujcie tego, że się czepiam, jako partnerzy tego funkcjonalnego porozumienia między dwóch powiatów, chojnickiego i człowskiego, to może byśmy uczestniczyli, ba, na pewno byśmy uczestniczyli w torcie, jakim jest podział pieniędzy na dworce, bo w tej chwili Chojnice dostały ponad 50 milionów, Czuchów ponad 10 milionów. Może z 2-3 miliony byśmy uzyskali i byśmy mieli ten dworzec, och, ach, nawet z milionem, jak tu niektórzy radni mówią. A jeżeli nie to, to na początku kadencji mogliśmy mieć przygotowany projekt na Dom Kultury. Wtedy była możliwość, gdybyśmy go na początku kadencji realizowali z jakimś dofinansowaniem na poziomie 85%. Teraz, jak będziemy chcieli budować, to 25-30% dofinansowania, jeżeli w ogóle, to w podrygach, a mówimy o inwestycji na poziomie gdzieś 6 milionów. A więc po prostu musimy współpracować i ja tutaj tego nie widzę po prostu. Jest budżet powiatu, z którego można troszeczkę z tego tortu dla siebie odkroić. Trzecia kwestia to jest ta, o której mówił Janusz, to znaczy na początku kadencji burmistrz, nowy burmistrz i my jako rada na dzień dobry dostaliśmy informację, że drogę 201 na wysokości miasta nam zrobią, ale z poziomem dofinansowania 80% naszym. Więc nie, 50 na 50. 50 na 50, tak? No tak wydawało mi się, przepraszam. No a w tej chwili jest możliwość taka, że zrobili nam to tak jak zrobili. Na początku zimy trzeba przymknąć oczy, nie dokładamy do tego. No i jeszcze w międzyczasie, jak realizowano ten projekt GDD i Gdańska Dyrekcja Dróg i Autostrad przegrała proces sądowy, w wyniku którego około 15 milionów będzie musiała jakby zapłacić wykonawcy robót. Więc to też byłaby okoliczność niesprzyjająca, gdybyśmy tego nie zrobili. Więc w tym sensie jest wszystko ładnie ok, wykorzystaliśmy moment, na koniec roku środki zostaną. Natomiast to, co Janusz mówił tutaj, znaczy każdy z nas to trochę inaczej widzi. Ale ja od razu poszedłem do burmistrza, jak zobaczyłem, że przed domem towarowym progi zostały podniesione, jakby chodnika. Od razu uświadomiłem sobie, że znika nam gdzieś 8-10 miejsc parkingowych w mieście. A tego powinniśmy szukać, a myśmy się po prostu pozbyli. Burmistrz mnie poinformował wówczas, że za 2 godziny spotka się z panem Derubą. Więc no tutaj potem na sesji poinformował, że zrobili tak, bo mają tak w dokumentacji i cześć. W międzyczasie jeszcze powstały te nieszczęsne słupki przed sklepem, gdzie można kupić lodówkę, pralkę, tam jakoś tam to trzeba przenieść. Idąc dalej, bo każdy inaczej widzi, ale mniej więcej z Januszem zbieramy do tego samego. Po prawej stronie na Młyńskiej, półmetrowej szerokości do pierwszego mostka powstał chodnik. Nie wiem, czemu on służy, bo ogranicza pole manewru dla kierowcy. Idąc dalej, między mostami pojawiły się płyty chodnikowe, które zawężają pole manewru. Wcześniej kierowca miał możliwość odbicia w prawo między mostkami, bo ja już parę razy to ciszyłem, że mi tir wymuszał
od strony Biedronki jadąc, a niekiedy po prostu przejeżdżał oś jezdni, wtedy tylko po prostu można zdążyć się przeżegnać. Nie ma możliwości, jeżeli ktoś zdąży i chce, nie ma możliwości odbicia w prawo i między jednym terenem a zielonym, a drugim po prostu obniżenie po prostu takie przejścia jest w różnych miejscach. Tak jakby ci ludzie byli po jakichś tam używkach po prostu. Można było to zrobić na jednej wysokości. W tej chwili jakbyśmy chcieli zrobić między mostkami no, pasy przejścia dla pieszych, to ono po prostu musiało być po skosie. One się nie schodzą, a jak tam ktoś popatrzy, to po prostu powinny się schodzić. I ostatnia rzecz dotyczy po prostu... Znaczy, jeszcze powiem tak, że proszę mnie zapraszać na spotkanie z panem, który reprezentuje Gdańską Dyrekcję Dróg, bo po prostu jak na wejściu powiem mu, że powinien zmienić nazwisko z Deruba na Rozruba. Poprzedni radny był bardziej łaskawy i bardziej zbliżał się do znalezienia się w sądzie, ale nie mam wątpliwości, że gdyby ten pan tutaj mieszkał, to po prostu no, czegoś takiego, takich kroków by nie wykonał. Trochę racjonalnie by się bardziej utożsamiał z miejscowością. Ale rozumiem, że burmistrz tutaj, województwo realizuje dokumentację, zrobili tak, jak mają dokumentację, ale no, ktoś nad tą dokumentacją ale, tak panie jeszcze... Pierwszy, może przegłosować ten wniosek? Ale po prostu no irracjonalne to rozwiązanie. I ostatnia kwestia, to jest kwestia budżetu obywatelskiego. No chciałbym mieszkańców jakby zmobilizować do tego, żeby aktywnie w tym uczestniczyli. Jeżeli się nic nie zmieniło, to do 14 stycznia, tak jak chyba panie burmistrzu, rozkład jazdy mamy ubiegłoroczny, można składać projekty. Znaczy, zachęcam ludzi, żeby jak najwięcej tych projektów składali, ale przede wszystkim zachęcam do uczestnictwa, bo to jest jakby współrządzenie gminą. Wydaje mi się nawet, że burmistrz troszeczkę, że tak powiem, zaszalał w tym sensie, że przeznaczono aż 150 tysięcy, bo 150 tysięcy to przeznaczył na budżet obywatelski swój Czuchów. My nawet połowę mieszkańców nie mamy tej miejscowości, ale no jest to jakby zachęta dla mieszkańców, żeby po pierwsze składać projekty. Dla mnie, powiem, najważniejsze będzie po prostu frekwencja, bo jeżeli będzie frekwencja taka sama, albo przynajmniej albo większa od ubiegłorocznej, to znaczy, że burmistrz miał, będę musiał mu przyznać po prostu rację. Aczkolwiek, gdyby to ode mnie zależało, to bym stopniował i uzależniał po prostu od frekwencji wysokość tej kwoty. No ale 50 tysięcy, 3 razy 50 tysięcy to jest bardzo dużo, zachęcam do uczestnictwa w rządzeniu gminą, tak bym powiedział. Dziękuję. Ja jeszcze tylko króciutko, panie burmistrzu, o wolnych wnioskach. Mam taki wniosek, żeby pan po prostu korzystał z tych komunikatów meteorologicznych. A podejrzewam, że jako burmistrz to pan ma jakieś komunikatory, informacje. Bo wspomniał pan tutaj dzisiaj o odpowiedzi na moją interpelację, że życzyłby pan sobie albo marzyłby pan sobie, żeby tak było jak gdzieś tam na zachodzie, że już potrafią wcześniej przewidzieć. No my też mamy przecież to samo. U nas jest to samo stacje meteorologiczne i powiem panu, że tą moją interpelację składałem dzień praktycznie po tej gołoledzi, a dzień wcześniej, będąc w podróży z radia zwyczajnego Gdańsk, wiedziałem, że od godziny 17 ma padać marznący deszcz. I gdzieś tam wracając i będąc w drodze w okolicach Czerska, ten deszcz mnie rzeczywiście marznący zastał. I z dobrze znanym panu Czersku, wjeżdżając już tam, zauważyłem jadącą po chodnikach piaskarkę, która już sypała, żeby to było. No to oni są gdzieś troszeczkę chyba dalej w tym względzie. Mówię o takich sytuacjach, ja rozumiem, że nie zawsze trzeba sypać, ale to była sytuacja specyficzna, bo dotarłem do tego czarnego, wiadomo, z Czerska jest trochę czasu potrzeba. No tutaj jeszcze niestety dopiero się wszystko jakby zbierało i wie pan, jak się widzi ludzi, którzy idą z szuflami i tam ręcznie rozsypują ten piasek, to tak trochę też nie bardzo to wygląda i rzeczywiście nie można było tego porównać ze standardami europejskimi, a nawet tymi z Czerska, bo tam jechała piaskarka po tym. Także proponowałbym w wolnych wnioskach właśnie, żeby pan korzystał bardziej z tych komunikatorów. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze? Wiemy, że tych naszych interpelacji przybywa z roku na rok, z drugi rok. I tych spraw do załatwienia jest bardzo dużo. Wiemy, że załatwienie jakiejkolwiek sprawy wymaga u pana burmistrza, od pracowników bardzo dużo różnych przedsięwzięć, zajęć. Od tego jest, powiem.
ale chciałbym bardzo podziękować za jedną rzecz, którą się udało w ostatnim czasie, dzięki między innymi Radzie, Panu Przewodniczącemu, ale przede wszystkim Panu Burmistrzowi, pracownikom urzędu, Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, Pani Agnieszka, Pani, która pracuje nad projektami. W pierwszej kolejności to za to, że wynaleźliście te pół miliona na początek, że tak powiem, rewitalizacji naszego centrum miasta. Chodzi o to, że to jest dobry znak na to, żeby to miasto od środka zaczęło jakoś wyglądać. Dobrym też było, dobrym posunięciem było skierowanie pana Marka, nowego pracownika, który świeżym spojrzeniem uzmysłowił wiele problemów, które Czarne ma. Wiele lat się z nimi spotyka i gdzieś to było do tej pory niewidziane. Panie burmistrzu, należy panu pogratulować za to i pańskim pracownikom. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Panie burmistrzu, ja nie odpuszczę tej drogi na wierzchni, tylko dlatego, że boli mnie jedna rzecz. Za poprzedniej kadencji została trochę schrzaniona robota w parku w Binczu i rzeczywiście poszło też sporo pieniędzy przez niedopilnowanie wielu osób, pieniądze zmarnowane. Tu, jeśli chodzi o tą drogę na wierzchnik, ja prosiłem o specyfikację, jaka była kosztorysowa do przetargu wydawana, co miało być ujęte, jaka kwota została wydana. Dość mocno się interesowałem tą drogą, po prostu brak tam było wykorzystywania, brak jakiejś ustalonej frakcji tego gruzu, jaki tam powinien być. W tym gruzie było 60% ziemi, 40% różnego rodzaju gruzu. A w ogóle no, już takim nieporozumieniem jest 2-centymetrowa warstwa mieszanki mineralnej. Przecież to w ogóle uważam, że te pieniądze, które wydajemy, musimy wydawać mądrze, bo nie popełniajmy tych błędów, które kilka wcześniej były popełniane. No, zawsze jak się buduje dom, to fundamenty muszą być solidne, w drodze jest to podbudowa drogi i tego musimy pilnować, tego musimy przestrzegać. Od tego jesteśmy. A trochę czuję się winny, bo ta szybka sesja na zdobycie tych pieniędzy, byłem przekonany, że już robimy coś rasa porządnie, a okazuje się, że znowu się jakoś tam nie wyszło. Dlatego ja bym bardzo prosił na przyszłą sesję specyfikację, kwotę, co miało być zrobione, bo naprawdę codziennie, a nawet dwa razy dziennie na tej drodze. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce? Bardzo proszę. Koniec roku, więc trzeba być tak optymistycznie. Ja po prostu tutaj Tadeusz tak zwrócił uwagę. Ja bym się nie czepiał po prostu tej sprawy na rynku nowej atrakcji dla dzieci. Od 2-3 lat dostrzegam, a szczególnie od ostatnich dwóch, istotne zmiany w okresie przedświątecznym dotyczące estetyki miasta, wyglądu i mnie się to bardzo osobiście podoba i nie szukałbym po prostu no, takiego, ile tam wydano na to, na ten rzecz, bo to nie są sumy astronomiczne, a dzieci mają więcej radości i zaczyna to wyglądać. Jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dowodził, ale niezmiernie mnie cieszy, że będzie zrobiona ta ulica Mickiewicza, bo to był mój priorytet, a dzięki radnym i panu burmistrzowi to będzie zrobione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze? Nie powinienem zabierać głosu, bo zostały jeszcze pieniądze z pięknej wsi. Niektóre sołectwa nie wykorzystały tych nawet skromnych kwot, które otrzymały w ramach konkursu, więc proszę o skontaktowanie się bardzo pilne z panią skarbnik i dostarczenie faktury jeszcze w dniu dzisiejszym, najpóźniej jutrzejszym, żebyśmy mogli te środki wydać, a myślę sobie, że jeżeli któreś sołectwo nie wyda tych środków, to ja powiem, że ich przeznaczymy na te stojaki rowerowe, panie Tadeuszu. Dziękuję. Ale nie wiem, ale jak przyjdą z fakturami, to nie będzie. Szanowni Państwo, bardzo proszę jeszcze o minutę ciszy. Pozwólcie, że w imieniu Rady Miasta i Gminy Czarne, jak i swoim, za pośrednictwem mediów, przekażę wszystkim mieszkańcom życzenia wszystkiego najlepszego w nowym roku. Chciałbym przekazać życzenia przede wszystkim, żebyśmy wzajemnie się szanowali, żebyśmy po prostu z większym może zrozumieniem podchodzili do wielu rzeczy, nawet do samych siebie. Wielu rozmów, spotkań, bo rzeczywiście czasami trzeba trochę porozmawiać, żeby sobie pewne wątpliwości rozwiać i wyjaśnić. I przede wszystkim spokoju, Szanowni Państwo, takiego naprawdę wzajemnego szacunku w roku 2017. Z uwagi na
wyczerpanie porządku obrad. Zamykam obrady 38 sesji Rady Miejskiej w Czarnym. Dziękuję serdecznie.